W Niedzielę Palmową odczytujemy dwie Ewangelie. Pierwszą przy okazji procesji z palmami, a drugą w standardowym momencie, czyli po czytaniach i psalmie. I chciałbym, abyśmy teraz wsłuchali się fragment Ewangelii opisującej wjazd Jezusa do Jerozolimy, a potem krótko w komentarzu zatrzymamy się przy pewnych jej szczegółach. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze Syjonu, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięci oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Może nas to dziwić, ten cały entuzjazm ludzi, którzy patrzą na wjeżdżającego Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Ścielą płaszcze na drodze, rzucają palmy, po prostu jakby ogłupieli. Jeszcze te krzyczenie tych haseł: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Aż nas dziwi to, o co im chodzi? Przecież za niedługo, już za kilka dni będą krzyczeli złowrogie na krzyż z nim. Wcale bym się tak temu nie dziwił. To jest 118 psalm mesjański, który mówi o tym, że widzą w nim Zbawiciela i na dany moment jest on realizacją ich pragnień. Na dany moment, podkreślam. Jakbyśmy chcieli już być tacy bardzo konsekwentni i im zarzucić, że mają krótką pamięć, to co możemy powiedzieć o na przykład małżonkach, którzy przygotowują się do ślubu, potem stają przed sobą, wypowiadają sakramentalne tak, dozgonną miłość, a już po pół roku składają pozew, bo już nie chcą ze sobą być. Albo ksiądz, który przez 6 lat w seminarium się przygotowuje, a potem nawet jednego roku nie jest w stanie wytrzymać w tym kapłaństwie. Niekonsekwencja bardzo mocno jest wpisana w nasze życie. Ba, nawet każdy z nas, który klęka u kratek konfesjonału i wypowiada grzechy i potem mówi, że postanawia poprawę, a już po kilkunastu minutach, albo przynajmniej tego samego wieczoru, odnawia ścieżki grzechowej. Przez to pokazuje wręcz jak święty Piotr, jakby wręcz plunął w twarz Jezusowi i powiedział: nie znam tego człowieka. Niekonsekwencja jest bardzo mocno wpisana w naszą ludzką naturę. Upadamy, zmieniamy zdanie, czasami wystarczy jedna osoba gdzieś w tłumie, która nas podburzy, i już zmienimy zdanie, pojawią się inne emocje i bach. Jak domek z kart rozpada się nasze duchowe postanowienie i nasze różne ideały. Dlatego w tę Niedzielę Palmową proszę Ciebie o jedno. Abyś nie komentował tych Żydów, którzy witali Jezusa. Abyś nie mówił: a ci obłudnicy, niekonsekwentni, bo oni jako Żydzi byli przyzwyczajeni, aby z bukietem, z gałązką palmową, tak zwanym lulawem, kołysać na święto namiotów. Ale bardziej, abyś ty spojrzał na swoje różne niekonsekwencje, jaki procent z tych różnych duchowych zadań, które sobie postawiłeś, udaje ci się zrealizować. Zresztą mamy Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, i też teraz wzbudź sobie nowe postanowienie. Co zrobisz, aby Jezus cierpiał mniej? I wiedz o tym, że Go najbardziej bolą ci wierzący, którzy nie potrafią określić się po żadnej ze stron. A On wolałby tak, żeby wiedział, czy ma w tobie bardziej oprawcę czy przyjaciela. Skupmy się na ważnym symbolu tego dnia, na palmie. Nie bez powodu przeżywamy Niedzielę Męki Pańskiej z palmą w ręku. I to nie jest tylko kwestia jakiejś takiej pustej inscenizacji, że tam kiedyś jak Jezus wjeżdżał na osiołku, to ludzie trzymali palmę, więc my również trzymajmy ją w ręce. Nie, palma jest symbolem męczeństwa
i symbolem zwycięstwa. Dlatego męczennice są ukazywani w sztuce właśnie z palmami. I nawet odnosi się do fragmentu z Księgi Apokalipsy, gdzie święty Jan zanotowuje, że święci stali przed stolicą, przed barankiem, w białych szatach i w rękach ich były palmy. Popatrzmy teraz na palmę od strony przyrodniczej. Ma ona bardzo długie korzenie, więc może korzystać z wody, która jest położona bardzo głęboko, nawet z wody zasolonej. Jest też bardzo giętkim drzewem, więc nawet jak są silne wiatry, to ona się wygina w jedną, w drugą stronę, ale nie można jej wyrwać, wykorzenić. Ma ona nawet i do 20 metrów, więc jak jadą różni wędrowcy i ją z daleka widzą, to już podnoszą się na duchu, bo tam, gdzie ona, tam jest życie, tam jest prawdopodobnie jakaś oaza. Potrafi mieć do 6 metrów długości liście, więc również daje cień, a jej owoce są wydawane nawet przez 200-letnie drzewo. Więc jednym słowem jest to życie, które potrafi się dostosować do śmiercionośnych warunków. A czy my Polacy mamy w swoich rękach tego dnia standardowe palmy? Nie, bo mamy gałązki wierzbowe z baziami. Taki regionalizm. Dlatego, że wierzono, że właśnie wierzba nie umiera, więc jest symbolem życia. I swego czasu też w Polsce był bardzo ciekawy zwyczaj, że kapłani, którzy szli na czele tej procesji z palmami, dochodzili do drzwi kościoła, które były zamknięte, uderzali 3 razy, pukali i dopiero potem im otwierano. I to miało pokazywać, że męka Zbawiciela otwiera nam bramy nieba. I właśnie o to chodzi w całej tej niedzieli palmowej i o symbolu palm w ramach niej. Że chcemy pokazać Bogu, że On ma więcej nam do powiedzenia o życiu niż o śmierci. A śmierć jest tylko kwestią przejściową. Jako ciekawy obrzęd proponuję położenie palmy obok krzyża, który mamy w domu. I poprzez to pokażemy, że związujemy się z zwycięstwem Jezusa Chrystusa poprzez Jego zmartwychwstanie, a krzyż jest tylko i wyłącznie przejściowy. To jest taki temat na chwilę, bo ja nie związuję się z tymi problemami, które lada moment miną, tylko związuję się z Chrystusem i On zakotwicza moje życie w wieczności. Na koniec, jako kolejne zadanie na dzisiejszy dzień, chciałbym Wam zaproponować medytację krótszej wersji fragmentu opisującego mękę Jezusa Chrystusa. Medytacja to nic innego jak pogłębione czytanie Pisma Świętego. I dlatego odczytam fragment tej Ewangelii i zatrzymam się w 3 miejscach i tam dam swoje wtrącenia, krótkie komentarze, które sprawią, że trochę inaczej spojrzycie na ten tekst. Jak możecie to przeżyć razem ze mną? Albo zamknąć oczy i starać się sobie to wyobrazić, albo obserwować i śledzić tekst, aby kolejny zmysł został zaangażowany w te święte słowa. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. Obserwuje zdziwienie Piłata. Myślał, że Jezus będzie się bronił. Wszyscy by to robili. Skomleliby, wszystko by czynili, byleby uwierzono w ich niewinność. Jezus jest inny. On ma w sobie wewnętrzną godność i wie, że prawda nie obroni się poprzez demokrację, ale jest ona słuszna sama w sobie. Jezus wie, że świat nie musi go zrozumieć. Dalej czytam. Wracamy do medytacji. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby zażądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat:
Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywacie Mesjaszem? Zawołali wszyscy. Na krzyż z Nim. Namiestnik powiedział. Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli. Na krzyż z Nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał. Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec ściernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc – Witaj, Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Ta wspomniana mieszanka, wino zaprawione goryczą, było narkotykiem. I chcieli je podać Jezusowi żołnierze, aby uśmierzyć jego ból, a on z niego rezygnuje. Dlaczego? Bo chce być świadomy swojego cierpienia. Wie, po co ono jest. Że z niego wynika odkupienie. I tutaj mnie kolejny raz zaskakuje. Jest całkowicie konsekwentny. Nie tylko przed przyjęciem cierpienia w ogrójcu, bo to jeszcze wtedy było w miarę łatwe, ale w samym epicentrum swojego cierpienia. Życzę sobie takiej odwagi. Medytujmy dalej. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam pilnowali go, a nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem. Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili, on Eliasza woła. A zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem. Umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili, zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem, i oddał ducha. Przez chwilę oddajmy cześć Jezusowi w ciszy. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Zaskakujące. Przyroda potrafi docenić to, co się dzieje w porządku duchowym. Ziemia się trzęsie, skały pękają. Właśnie, a co ja robię, aby docenić śmierć Jezusa Chrystusa za moje grzechy? Zastanówmy się. Dajmy sobie czas na zastanowienie. Medytujmy dalej. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym.
To tyle na dzisiejszy dzień. Pod filmem zostawiam link do tekstów czytań i Ewangelii na Niedzielę Palmową. Błogosławionej niedzieli. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Odwagi.